Dzień dobry, Liliana. Witam cię ciepło i serdecznie. Witaj. Witam bardzo serdecznie. No i witam was wszystkich, którzy nas oglądacie. Wiem, że pod ostatnim naszym nagraniem było bardzo dużo komentarzy ciepłych i również komentarzy, w których domagaliście się tego, żeby przybliżyć wam Lilianę i poprosiliście również o to, żeby nagrać kolejne spotkanie, w którym powiemy sobie o tym, kim jesteśmy. I dzisiaj będziemy mieć taki temat, nad którym się zastanawialiśmy właściwie, jak go nazwać i co w nim ująć. I przeprowadziliśmy spory czas dyskusję przed nagraniem, bo chcemy to zrobić z takim naprawdę ciepłym, czując was, jakimi wy jesteście i z jakimi rzeczami się zmagacie. Więc spróbujemy na te rzeczy odpowiedzieć. Chciałbym jednocześnie dodać, że jeśli mielibyście jakieś pytania w trakcie naszej audycji pojawiłyby się, zapiszcie je i wyślijcie do nas, jeśli mielibyście taką ochotę, do Liliany, bo będzie jej kontakt pod spodem, albo do mnie, a ja to wszystko przekażę. Liliana, wszystko jest proste, tylko my sami to komplikujemy. Tak, tak, dokładnie. Słuchaj, ja bym w ogóle zaczęła od samego początku tej komplikacji, bo popatrz, na początku, weźmy to nawet pod względem kulturowym. Na początku były bardzo proste wierzenia. Co one obejmowały? No to, że nasi bliscy, powiedzmy, odchodzą do krainy przodków, powiedzmy, i tak dalej. I oni tam możemy się modlić do nich, możemy czy składać im jakieś ofiary i tak dalej, i oni się nami niejako tam z tamtej drugiej strony opiekują. I teraz w ramach postępu cywilizacyjnego, w ramach rozwijania się tej narracji całej wierzeniowej tutaj, no to w tej chwili mamy z jednej strony reptilian, z drugiej strony plejadian. No to Mamy wierzenia w demiurga, mamy jakieś zupełnie różne rzeczy, które rozwijały się tak na dobrą sprawę razem z naszym rozwojem cywilizacyjnym. Mamy rozwój nauki i rozwój naszej w ogóle ogólnoludzkiej, powiedzmy, świadomości, ale zbiorowej. właśnie z tym rozwojem cywilizacyjnym, że poszerza nam się zasób słownictwa, poszerza się wiedza, poszerzają się nasze umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko prowadzi do tego, że nawet w tych naszych wszystkich rzeczach, które stanowią o wiedzy o nas samych i o otaczającym nas świecie, następuje również coraz większy bałagan. No Jedni tak, mówią no tak, tak. drudzy mówią, to wiesz, jak z tym przysłowiowym masłem. No przez ileś tam lat masło było zdrowe, potem dokonano badań i okazało się, że margaryna do smarowania jest dobra. A potem znowu dokonano badań, że jakieś coś tam innego jeszcze i że to najlepiej oleje i to na zimno tłoczone. I to jest wszystko Mamy na tym polega. bałagan, tak. Jest bałagan, jest Ja bałagan. pamiętam, słuchaj, z tego czasu, że pomidory podobno tworzyły raka. Była taka kwestia, więc nie jedzono pomidorów. No właśnie, żyjemy w bałaganie, widzimy to na zewnątrz. Wiesz, i tak mówiąc szczerze, powiem ci, ja się wcale ludziom nie dziwię, że tracą grunt pod nogami. Bo to wydaje się, jakby usuwano nam spod nóg pewne fundamenty. No, ten dywan jest usuwany. Tracimy poczucie rzeczywistości. Wiele rzeczy jest zamienianych na inne pojęcia, kultura, cały system społeczny jest przewrócony do góry nogami. Jak się w tym odnaleźć? Czy to jest tak bardzo skomplikowane, czy jest jakaś prosta droga do tego, żeby się odnaleźć? Najprostszą drogą jest odwrócić ten wektor i wejść w siebie. Bo jeżeli gdziekolwiek masz znaleźć na swój temat jakąkolwiek prawdę, to tylko znajdziesz ją w sobie. Bo ty jesteś w stanie to odczuć. Tu przed programem rozmawialiśmy o tej pustce w ludziach. Tak. O tym, że oni nie budują własnej prawdy, oni nie budują własnych wniosków, oni sięgają po autorytety. To jest, wiesz, niech mi ktoś powie, co ja mam myśleć, co ja mam robić, co ja mam mieć w sobie, w co mam wierzyć, czym się mam odżywiać. To wszystko jest skierowane na zewnątrz. Wszystko, dokładnie wszystko jest skierowane na zewnątrz. I teraz, jeżeli wszystko jest skierowane na zewnątrz, a w środku jest ta pustka,
No to teraz tak, no nie szukamy niczego w sobie, tylko my, tak, no niech mi jakiś guru, jakiś autorytet, jakaś zewnętrzna idea, ja ją przyjmuję do siebie jako swoją, ale ona nie jest moja. Ona nie jest w stanie się ze mną zespolić na takiej zasadzie, żeby coś mnie wypełniło, coś z tak zwanego z zewnętrza. To może czy to wygląda, czy to wygląda tak właśnie, że rzucam przykład, że przestałem ufać jakiemuś programowi, czy nie wiem, partyjnemu, czy tam jakiemuś stowarzyszeniu, albo jakiemuś programowi socjalnemu i mówię, o nie, oni mnie okłamali, no i teraz odrzucam to i tam powstaje pustka, tak, bo odrzuciłem, już temu nie ufam i szukam następnego, któremu zaufam? Tak, to jest dokładnie tak. Tutaj nie byłyby potrzebne żadne programy polityczne, bo słuchaj, cokolwiek do nas dociera, powinno być dla nas inspiracją, bo co robisz, jak przyjmujesz cudze wnioski, cudze idee, cudzą wiedzę, niepopartą własnym doświadczeniem. No właśnie, co się dzieje wtedy? No wtedy nie wyciągasz własnych wniosków, bo przyjmujesz cudze za własne. I teraz zobacz, bardzo wiele razy spotkałam się z taką sytuacją, że ludzie mówią tak, o matko, jak ja wysoko wibrowałem, a za chwilę jest ten zjazd. Spadłem. Tak, to wahadło w drugą stronę się wychyliło. I teraz popatrz, ludzie jeżdżą na te wszystkie masowe imprezy, typu festiwale jakieś i tak dalej, ale z jaką intencją? I to jest, słuchaj, to jest bardzo fajna idea. Bo to jest idea spotkania się ludzi, którzy mają podobny punkt widzenia. Tak. I to jest fantastyczna rzecz, bo spotykasz ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, którzy mają w sobie tą prawdę podobną przeżycia, doświadczenia podobne do ciebie. Ale jeżeli to jest tak, że ty tam jedziesz po to, żeby ktoś ci powiedział, jaką metodą masz coś załatwić, jak masz myśleć, co masz czuć i ty potem wracasz z tą cudzą ideą do domu, no to nie ma takiej możliwości, żeby w pewnym momencie tego doła po tym wszystkim nie dostać, dlatego że takie spotkania powodują również w naszym ciele wydzielanie się tych wszystkich serotonin, tych wszystkich jakichś tam dopamin, tej całej chemii pozytywnej takiej, która wprowadza nas w euforię, no bo nie ukrywajmy, że na takich spotkaniach jest euforia, bo jest ta radość, jest to, co się udziela i tak dalej, ale jeżeli to nie wypływa ze mnie, tylko przyjmuję to z zewnątrz i zewnętrzne we mnie to powoduje, to ja przyjeżdżam do domu i już nie ma tego zewnętrza, które we mnie to spowoduje. Czyli tak jakby nie było tego fundamentu, tylko to było postawione na czymś pustym, nie twoim, prawda? Dokładnie. W momencie, kiedy ja mam w sobie pewną wartość, którą mogę się podzielić, to w tym momencie ja nie jestem pusta w środku. To ja mogę, to jest wtedy wymiana. To wtedy ja ci daję, prezentuję ci swoją wartość, a ty mnie prezentujesz swoją wartość. Tutaj już w tym momencie nie ma czegoś takiego, że my się wypełniamy czyimś zdaniem, czyjąś metodą, bo to jest dobre na to, a tamto jest dobre na tamto. W tym momencie między nami jest równorzędna, partnerska relacja i to jest wszystko jedno. Czy spotkają się ludzie, którzy na przykład zajmują się dietą, czy zajmują się rozwojem osobistym, czy zajmują się, nie wiem, no czymkolwiek innym. Jeżeli oni mają w sobie tą ideę już swoją, to wtedy ty dla mnie, a ja dla ciebie możemy być jedynie albo aż inspiracją. I w tym momencie jaka jest różnica? My wyciągamy wnioski. Aha, bo tutaj usłyszałam coś nowego, ty mi coś powiedziałeś, co tu mogę włączyć w swój zasób idei i w tym momencie mnie to buduje. A co, tak samo, co w tej sytuacji z odpowiedzialnością? Bo jakby ciśnie mi się tutaj na usta odpowiedzialność. Bo jakby kiedy bierzemy coś z zewnątrz, prawda? No to oddajemy swoją odpowiedzialność w ręce kogoś innego, bo to jest jego, nie nasze. Ale dlatego właśnie na tym polega całe działanie tego systemu. 90 kilka procent tutejszych mieszkańców tego globu, a podejrzewam, że i nie tylko tego globu, ale w tym wszechświecie działa na takiej zasadzie, że działa na strach, wiesz, masz tą swoją bańkę komfortu.
I wiesz, może ci być nawet w niej niedobrze, nie za bardzo jakoś komfortowo, tak. Próbujesz się umościć. Z elastycznością nie jest. Tak. Ale lepsze jest to niż nieznane. Lepsze jest to, jak ci ktoś powie, co masz myśleć, jak ci powie, da ci zasady funkcjonowania, zadba o ciebie, bo będziesz miał opiekę zdrowotną, będziesz w pewien sposób zaopiekowany, bo dostaniesz wypłatę. Wiesz, ludzie nie chcą się ruszać oni nawet nie wierzą w to. To jest ich strefa komfortu. Tak. Tak, i tu jest strach przed wyjściem z tego. Lepiej jest dostać i no, czuć lekki dyskomfort, no ale jednak mimo wszystko ja w tym jestem i czuję się bezpiecznie, nie wychodzę, nie wychylam się poza to, a tylko nieliczni przekraczają siebie. Ale też popatrz, w jakim momencie ci nieliczni przekraczają siebie. Oni przekraczają siebie w momencie, kiedy oni zauważają, że oni mają potencjał do wykorzystania. Zaglądają w siebie. Ale to już jest chyba sztuka, żeby zobaczyć ten potencjał w sobie. To nie jest sztuka, to jest po prostu element samopoznania. To przychodzi w naturalny sposób, słuchaj. To tak samo, jak powiem ci... Ale ja mam takie wrażenie, że ludzie tego nie widzą, wiesz? Może się mylę. Tak, no bo powiem ci tak. Kościół bardzo mocno hermetyków i gnostyków odsunął od przeciętnego zjadacza chleba. Tak, i tak, tak obrzydził te blondy i te nauki, że rzadko kto po to sięga. I powiem ci, że no, dlatego my przy tej okazji tej konferencji, tam też gnostycy, hermetycy, którzy znają się, są znawcami tematu, chcemy podjąć ten temat, dlatego że dla mnie, wydaje mi się, jest to bardzo istotne, ten termin samopoznania. Bo termin, powiedzmy, ta maja, iluzja, że rzeczywistość jest mają czy iluzją, to znamy, bo to znamy ze wschodu, ale z kolei wschód jest bardzo ograniczony pod innymi względami i tutaj, no tak. I tutaj no, wydaje mi się, że ta gnostyczna idea samopoznania jest no, najbardziej prosta i najbardziej skuteczna. Widzisz, poruszyłaś ważną kwestię, bo to się zrobiło teraz bardzo spójne, tak to widzę, bo ludzie mają taką tendencję do tego, żeby łapać się czegoś, co zarezonuje bardzo z nimi teraz pod wpływem emocji, na przykład na jakiejś konferencji, albo pojechali na satsang, bo ktoś ich tam zaciągnął, prawda, i zainspirowali się tymi ideami Bliskiego Wschodu i oddają się cali tej idei. Ale znów, to nie jest ich. Oni nie ma inspiracji tym i nie ma takiego konstruktywnego przemyślenia tych idei i wybrania z tych idei to, co czują, że jest wartościowe dla niego, ale też również poszukania w innych ideach wartościowych rzeczy, wyciągnięcia ich i utworzenia spójnego siebie, ja, spójnego ja, własnego ja, prawda? A wiesz, czy to na tym... się tak dzieje? Dzieje się tak dlatego, słuchaj, że oddajemy władzę umysłowi, temu ciału, awatarowi, jakby tego nie nazwać, a nie mamy tej władzy sami nad tym wszystkim. Awatar, ciało, umysł, mózg, jakkolwiek by tego nie nazwać, to narzędzie jest nasze. I teraz albo on zarządza nami, albo my nim. I to jest ten wybór, którego musimy dokonać po prostu, bo jeżeli my kierujemy się emocjami, które należą do awatara, powiedzmy, do ciała i my wybieramy emocjami, no to nic dobrego z tego wyboru nic nam ten wybór dobrego nie przyniesie, poza następnymi jakimiś samoograniczeniami, które sobie po prostu nakładamy. Rozczarowaniami często. Tak, ale przecież zobacz, te wszystkie oceny, te chcieństwa, patrz, wszyscy chcą kreować. Jest taka, wiesz, w tej chwili, my kreujemy, tak. Wszyscy jesteśmy twórcami. Tak, jesteśmy, tylko w 99% zupełnie nieświadomymi tego procesu. Tym bardziej, że tak jak już chyba poprzednio mówiliśmy, kreacja wynika z braku. Ja chcę, tak, nie mam domu, to wykreuję sobie dom. No bo chcę mieć dom, albo chcę mieć samochód. Wiesz, ja dzisiaj rozmawiałam z moją koleżanką i ona mi powiedziała taki bardzo fajny przykład, że jaka jest różnica między awatarem, tego co on chce, a nami. My wiemy, że jest nam potrzebny samochód dostawczy, bo zarabiamy pieniądze na to, żeby w ten sposób. I my w swojej istocie jesteśmy racjonalni w pewnym sensie bardziej. Natomiast awatar, on chce Lamborghini. Chciejstwo.
chciejstwo, tak. I podłącza pod to emocje. No i co ci po tym, że dostaniesz Lamborghini, jak problem został nierozwiązany, bo to potrzebujesz samochód dostawczy. Samochód do pracy. Tak, i teraz emocje zaciemniają nam postrzeganie. Wiesz, my mamy takie, wiesz, klapki na oczach poprzez emocje, że widzimy tylko po prostu w tym zakresie. A ten zakres jest tak. Albo i dookoła głowy, no bo my w swojej istocie inaczej postrzegamy bezczasowo. I teraz... Jeżeli my oddamy tą sprawczość temu ograniczonemu umysłowi, tutaj temu ludzkiemu, tą władzę nad nami, no to się po prostu samo się ograniczamy. Bo my nie mamy takiej percepcji, gdybyśmy tu przyszli z wiedzą, jaki w nas jest potencjał, bo to my dysponujemy tym potencjałem. Ta przestrzeń to jedynie algorytm, który umożliwia nam rozpoznanie tego potencjału w momencie wejścia w tą przestrzeń, czy wyświetlenia w tej przestrzeni, bo tutaj no, podobno jest to płaszczyzną i wyliczone, więc nie wiem. To jest w ogóle ciekawa kwestia, którą kiedyś muszę poruszyć w osobnym programie, ale rozmawiałem na ten temat z fizykiem, autentycznie z fizykiem i on mówi, słuchaj, wszyscy mają rację. Bo wiesz, z poziomu patrzenia z perspektywy 2D Ziemia jest płaska, ale z 3D jest kulą. Z 4 i 5D ona będzie torusem. Tak. I potem jeszcze dodał, wiesz, nie mam pojęcia, jak będzie z poziomu 6D, bo to jest już pełna abstrakcja. Ale każdy z nich ma rację. Mhm. No dokładnie. A to jest fajna odpowiedź. Jeśli widzisz Ziemię taką, jaką widzisz, to zastanów się, na jakim poziomie jesteś. Właśnie. No. Ale słuchaj, wróćmy do tego. My jesteśmy potencjałem, który otrzymaliśmy w momencie, powiedzmy, wyświetlenia tej naszej istoty przez ten absolut. My dostaliśmy już wszystko. Tylko w miarę naszego przechodzenia z przestrzeni do przestrzeni my rozpoznajemy ten potencjał. I w tej przestrzeni rozpoznamy go tylko tyle, bo no ten algorytm nie umożliwi nam rozpoznania większej jego części. W jakiejś innej przestrzeni, jak wyjdziemy z ciała, to będzie jeszcze więcej tego potencjału i jeszcze więcej go rozpoznamy, ale te algorytmy tych przestrzeni, po których my tam sobie idziemy, one służą tylko temu, żeby nam umożliwić w najlepszy sposób rozpoznanie tego, co jest w nas, nie co jest w tej przestrzeni, tylko co my z tą przestrzenią możemy zrobić. I jeżeli my jesteśmy puści w środku i tam nie ma tego perceptora, tam nie ma tej samoświadomości, ja jestem tym czy tym, nie ma tego zastanawiania się, nie ma tego pytania się. Jeżeli to jest po prostu na zasadzie wydmuszki, to w tym momencie w tą wydmuszkę można wtłoczyć każdą aktualizację tego systemu przez tych, którzy potrafią to zrobić. No i to jest niezauważalne. To możemy my, jednostki, zauważyć to, że o matko, znowu tu się w tym świecie coś podziało, bo widzimy, że masowo zalewa się jakąś informacją i ludzie się zaczynają adekwatnie odnośnie tej informacji zachowywać. No więc ja to nazywam aktualizacją programu po prostu. A na nas to nie działa, dlatego że my mamy w środku już zbudowaną swoją wartość. My zadaliśmy sobie już to pytanie, kim jestem. Może nie do końca odpowiedź znaleźliśmy jeszcze, ale pytanie zostało zadane kluczowe. Kim jestem i gdzie jestem? I w tym momencie to nas już nie dotyczy. Czyli problem wynika z tego, że tak naprawdę my szukamy odpowiedzi na zewnątrz, a nie poszukujemy jej samych nas. W tym jest problem. To naprawdę jest proste. Wszystko jest proste. Tylko my to komplikujemy. Tak, bo jeżeli zobaczysz na przykład mam jakiegoś brudnego sąsiada. Zadasz sobie pytanie dlaczego. Ja tutaj teraz nie będę roztrząsać tego dlaczego. Tylko taki przykład podam i zadasz sobie te pytania, wpadniesz na to w ogóle, żeby zadać sobie pytania, dlaczego w mojej rzeczywistości pojawił się w moim obrazie rzeczywistości ktoś taki. I odpowiedź ci na pewno przyjdzie, bo jak zaczniesz drążyć, to wtedy jakby się w środku jakaś klapka otwierała w tobie i będziesz to wiedział. I na przykład możesz zauważyć, że on jest na przykład jakiś, nie wiem, samotny, zgryźliwy, nieszczęśliwy i przez to jest właśnie jakiś taki niemiły dla ludzi. Wiele razy jak prowadzę terapię, to mówiłam ludziom, idź do tego człowieka i po prostu powiedz mu na spokojnie wszystko, co masz mu do powiedzenia.
że on ci nic nie zrobi, nie zabije cię, nie skrzywdzi, nie uszkodzi. Najwyżej możesz usłyszeć coś nieprzyjemnego, ale to będzie świadczyło o nim, nie o tobie. I wiesz, że w większości tych przypadków nagle okazywało się, że tam po drugiej stronie jest fajny człowiek, tylko tak przez inny, w jakiś sposób, przez innych, wiesz, doprowadzony do takiego stanu, że już a priori woli reagować agresją, żeby się ochronić samemu. Wiesz, opowiedziałeś przykład z mojego życia. Tak, bo miałem takiego sąsiada. Słuchaj, i w końcu poszedłem po rozum do głowy. Zacząłem z nim zauważyć dobre cechy, bo każdy z nas ma, wiesz, i te złe, i te dobre, nie? Czy myśmy już o tym nie rozmawiali? Chyba. Chyba tak. Tak mi się w tej chwili tak, wydaje. Tak. Popatrz, no ale wiesz, to jest cudowny przykład. To jest cudowny przykład, bo ten człowiek naprawdę bardzo się zmienił. Owszem, są z nim dalej te jego cechy, ale on ich nie uzewnętrznia. Czyli jakby ja mam problem z głowy. Mam fajnego sąsiada. Tak. I tak samo mówi ci, no wiesz, jakby my na siłę czegoś szukamy w życiu, to bardzo często zdarza się tak, że i tutaj też bym uczuliła, żeby patrzeć na tą swoją rzeczywistość bez emocji, żeby widzieć fakty. Bo na przykład czegoś bardzo chcemy i dążymy po trupach do celu. A tutaj rzeczywistość, tam te fakty nam uciekają, że tu nie zdążymy na autobus, tam coś się stanie, tu gdzieś tam gumę złapaliśmy. I ty, na przykład jeżeli chodzi o jedną rzecz, ileś tam tych faktów takich się dzieje. I teraz trzeba umieć odpuścić. Jeżeli okoliczności, jeżeli te fakty pokazują mi, to nie dla ciebie, nie naciskaj. Nie naciskaj, nie ma takiej potrzeby, na pewno jest coś lepszego. Jeżeli tutaj jest tyle negatywnych rzeczy, które się na to składają, przepraszam, muszę się napić, bo już mi zaschło w ustach. Ja też. I z drugiej strony, tak samo jak mówiliśmy, jest z tym naciskiem, no, jak z tą kreacją tak zwaną. No, jeżeli ja się uczepię tam tego, powiedzmy, no czego nam brakuje? No, pieniędzy i miłości, nie? No tak, dwie rzeczy. Dwie najważniejsze rzeczy. No. Więc jeżeli ja się uprę na tego chłopa, że o, ja tutaj go będę, bo ja sobie go tutaj będę świeczki palić, będę robić różne inne rzeczy i pisać 50 razy i wizualizować i tak dalej, to przyjdzie ten człowiek i naprawdę on będzie toksyczny. Bo ten ciężar taki został dany na to wszystko. A teraz zobacz, jak to wygląda od drugiej strony, jakby odwrócić ten wektor i właśnie pokazać, jakie to jest proste. No właśnie, jak? My nie wiemy, co jest dla nas najlepsze. Jakbyśmy tutaj przyszli, wiedzieli, znali cały potencjał, który mamy do dyspozycji, znali działania algorytmu, to my wtedy możemy wybierać. I ten wybór byłby tak, no to ja z tej całej kuchni wybiorę sobie to i z tego menu i to danie, bo ja znam siebie, wiem z jakim potencjałem do wykorzystania, do uruchomienia tu przychodzę. Ale jeżeli ja nie jestem świadoma tego, jaki jest nawet część tego mojego potencjału, który mam tu do dyspozycji, to ja go muszę rozpoznać. Jak najlepiej go rozpoznać? Pozwolić sobie pokazać te doświadczenie, na nic nie naciskać. O tym mówi fizyka kwantowa. Że wszystko jest splątane ze sobą, że nawet pewne rzeczy, które się dzieją, powiedzmy, w przeszłości, już, bo tylko my odczuwamy czasoprzestrzeń. Tak naprawdę. Tak, one już są, one już, tak, już się zadziały. Jest. I teraz już nasza przeszłość działa tak, żeby w przyszłości uruchomił się ten najwyższy potencjał naszego istnienia tutaj. To najwyższe rozpoznanie, samorozpoznanie. I teraz no, możemy sobie powiedzieć, że my akurat chcemy tego gościa toksycznego, którego nie mamy świadomości, bo nie mamy informacji, że przyjdzie do nas toksyczny facet, a tam gdzieś poza naszym polem widzenia jest nasz ideał, ale my nie pozwoliliśmy mu przyjść, dlatego że uparliśmy się na tą opcję, nie mając świadomości tego, że my nie wiemy tego, nie wiemy. Wiesz, dlatego. To mi przypomina historię, ja ci ją opowiem, króciuteńko. To mi przypomina historię pewnej kobiety, która no, bardzo pragnęła człowieka po rozwodzie i wiesz, szukała towarzysza. I miała taki dość wyidealizowany obraz faceta, który jest naprawdę przystojny, piękny, mądry, opiekuńczy, no wiesz, ideał. I no, po drodze miała może, nie wiem, 10 różnych opcji i okazywało się za każdym razem, że
to jest niedobre, że to jest niefajne. Aż w końcu odpuściła, machnęła naprawdę ręką. Odpuściła, machnęła ręką. I wiesz, kogo dostała? I jest z nim przeszczęśliwa. Człowieka niedołężnego od urodzenia, którym się opiekuje, bo odkryła w sobie wielkie pokłady dobra, empatii, tych pięknych emocji. I jest spełnioną. Tak, dokonała samopoznania. Rozpoznała swój potencjał, z którego nie zdawała sobie sprawy, bo nie dopuściła do siebie takiego doświadczenia. Więc skąd miała wiedzieć, z czym jest, co w sobie ma? Tak, jaki był jej plan? Co ona sobie tam zaplanowała jako dusza? Nawet powiem ci, że nie, ja z tym planowaniem nie jestem do końca przekonana. Nie jesteś? Nie jestem do końca przekonana. Natomiast... Jakby cechy, czy... Co to jest? To coś, co powoduje, że czuję się szczęśliwa z człowiekiem niedołężnym. Ale to jest, tu nie chodzi o człowieka niedołężnego, tu chodzi o to, jaki ja uruchomiłam potencjał, bo no właśnie, planowaniem tego życia, bo ja to widzę w taki sposób, powiem ci troszeczkę inny, na przestrzeni wszystkich wcieleń, które mamy na przykład. Mhm. Bo też nie wiadomo, czym to jest. Powiem ci. Tak naprawdę to niewiele wiemy. Tak niewiele wiemy. Jak się rusza jeden temat, to od razu się coś pojawia. Tak. Ale słuchaj, jeżeli wchodzisz w daną przestrzeń, to nie jestem do końca przekonana, czy to jest plan nasz. A może to jest odwrotnie. Może to działa z automatu, że wchodząc tutaj, uruchamia się podstawowy potencjał samorozpoznania. Takiego na prawie zwierzęcym poziomie. A potem ten algorytm powoduje w tutejszej przestrzeni, że my rozpoznanie tego potencjału z każdym następnym wcieleniem nam się poszerza. I to nie jest żaden plan duszy, że to nie jest żadne inne takie rzeczy. Tylko po prostu pewien bufor wypełniamy w danym życiu. Dokonujemy pewnego rozpoznania. Czyli te nasze wybory, tak? Rozpoznanie w ramach danego zestawu początkowego, opowiedzmy, na dane życie. Mm-hmm. Potem ten zestaw już znamy, to mamy ten potencjał odblokowany w sobie niejako, tej informacji o sobie, no więc odblokowuje się automatycznie pokrewny, który jest w następnym wcieleniu dookoła tego i to tak, wiesz, jak kula się poszerza, aż w końcu dokonujemy całości rozpoznania siebie. No i wtedy mamy prostą drogę opuszczenia ciała w ostatnim wcieleniu, wyjścia stąd i znalezienia się tam, gdzie powinniśmy. Zaszliśmy już tak daleko, że aż mam ochotę popytać o to więcej, ale to chyba byłby osobny program. No tak. Więc może kiedyś, a to jest bardzo ciekawy temat. No tak, komplikacja jest też na poziomie zewnętrznym bardzo wielka, bo to, co się dzisiaj dzieje w świecie, wygląda na... Wiesz, gdybym popatrzył na to tak z perspektywy, spoza ziemi, nie? To można by to ocenić jako szalony teatr. Szalony, naprawdę. Reżyser jest szalony, aktorzy również, a widzowie, uczestnicy tego spektaklu śmieją się albo płaczą, odczuwają to bardzo mocno i nie wiedzą, jak z tego teatru wyjść. Da się wyjść z tego teatru? Wiesz co, na początek... Sztuka nam się nie podoba, sztuka nam się już nie podoba. Tak, ale na początek wydawało mi się, że trzeba było stwierdzić, że to nie jest nasza sztuka. I to jest pierwsze. I że to my jesteśmy niejako twórcą własnego obrazu rzeczywistości. Że nic na nas nie ma wpływu. Jeżeli dopuścimy do siebie, to tak, ale jeżeli powiemy nie, to jest moją wolą jest to, że ja, zresztą to nawet nie musi być wolą, no to w każdym przypadku jest mój obraz. Czy ja sobie z tego zdaję sprawę, czy ja sobie z tego nie zdaję sprawy, to zawsze ja tworzę ten swój obraz rzeczywistości. Tylko jest kwestia tego, żeby do tego podejść bezemocjonalnie i żeby to zrozumieć, czym to jest. Mhm. Żeby te informacje rozpoznać. Mhm. I wtedy mogę w sobie dokonać takiej zmiany, która spowoduje, bo nie zmienimy świata. My tego świata nie zmienimy, bo zmiana tego świata jest wypadkową sumą zmian wszystkich tych, którzy tutaj funkcjonują. Tak. I tyle. To jest, słuchaj, podam prosty przykład. Wiesz, ja bardzo lubię Prince Polo. Kocham, bardzo lubię. Te zwykłe, klasyczne. Mhm. Od 4 lat
są pakowane w folię aluminiową. Nie ma tam żadnej ochrony. Nie? I wiem co to czym to grozi, że jakieś cząstki aluminium przedostają się do mojego organizmu. Nie kupuję. Od 4 lat, mimo że bardzo je lubię, nie kupuję. I teraz gdybyśmy my świadomie dokonali takiego wyboru, wszyscy, że nie kupujemy, to fabryka musiałaby zmienić decyzję. No dokładnie. I teraz popatrz, to o czym rozmawialiśmy na początku. Przepraszam. Jeżeli tam w środku, u 99 powiedzmy procent, czy tam mniej, czy więcej, wszystko jedno, w każdym razie w ogromnym procencie tutaj, tam w środku nie ma perceptora, tam jest pustka, to wypełnia się cudzą treścią. I teraz jeżeli telewizja, powiedzmy, czy jakieś inne mass media, czy media społecznościowe docierają do tych ludzi i oni się wypełniają tymi treściami, no sam popatrz, teoretycznie Chrystus miał przyjść nas i tu zbawić. No i podobno na jakimś tam duchowym poziomie, albo tak, albo nie, czy Kościół tak mówi, czy to jest prawda, czy nieprawda, to nie mnie to oceniać. Natomiast jak kończy się mesjanizm? No tak. To jest. Wiesz, ja czasami myślę, że jeżeli to wszystko jest prawdą, to jeżeli to nie było na poziomie wglądu, a na poziomie fizycznym jego postać, bo na poziomie wglądu na pewno było i to jestem przekonana, że na poziomie energetycznym wglądu na pewno to on istnieje. Na pewno. To jest istota, która na pewno istnieje. Natomiast no jak on może on nam przyszedł pokazać, słuchajcie, no zobaczcie, jak wygląda mesjanizm, że zajmijcie się sobą, to jest to, o czym mówią gnostycy, nie zajmujcie się całym światem, bo świat to maja, jak mówią Hindusi, to iluzja, to jest, trzeba ściągnąć tą zasłonę i zobaczyć to, czym to jest naprawdę. Jeszcze tak naprawdę dużo prawdy w sobie mają rdzenne ludy, bo to ostatnie zdanie mi przypomina powiedzenie aborygenów, którzy żyją, mówią, żyją w tej chwili w śnie. Nie. Oni są w śnie i no tak. wiedzą jak z tego snu wyjść. To jest autentyczna historia, którą przeczytałem u kogoś w książce, a ten ktoś opowiada o tym, co przeżył, że po prostu pewne plemiona zniknęły, bo one wyszły już ze snu. Nie ma ich. Ale słuchaj, no właśnie, i słuchaj, podobnie gnostycy mieli swój jakiś rytuał, który nie jest zapisany, znaczy może gdzieś jest, ale nie mamy do niego dostępu. I tam ten rytuał wykonywano dopiero na ludziach starszych. To było takie uwolnienie, bo jeżeli robili to na osobach młodszych, one nie potrafiły już funkcjonować w tej rzeczywistości. Nie wiem, czy to polegało na głębokim wglądzie w przestrzeń pozamaterialną i w jej strukturę, natomiast najpewniej tak. No i w momencie, kiedy wracali tutaj po tym wglądzie, to robiło się praktycznie przed śmiercią. To jest taki, wiesz, wstęp do ostatniego namaszczenia. To było właśnie takie ostatnie namaszczenie. Przekazanie, przeprowadzenie człowieka w tamtą przestrzeń z pominięciem astrala, tej części demiurgowej, jak oni to nazywali, do właściwego, z ominięciem tego wszystkiego, tego tunelu, tych wszystkich jakichś tam takich rzeczy. Moja droga, słuchaj, ale wracam do tego jeszcze początkowego mojego wątku sprzed 5 minut. Świat jest cały rozsypany, rozedrgany, przewrócony do góry nogami. Olimpiada nam pokazała dystopię tego wszystkiego, jak to ich zdaniem wygląda. I teraz patrząc znowu na to z perspektywy, to zadałem sobie pytanie, czy to nie jest też taki kolejny kop w nasze tyłki. Przepraszam za to określenie dość trywialne, ale czy ktoś nam nie daje mocnego kopa? Obudźcie się, my to wam pokazujemy. Czy naprawdę tego chcecie? Czy nie odbierasz tego, co się dzieje w obecnym świecie, jak i taki potężny kopniak w nasz tyłek? Słuchaj, to zawsze wszystko było mówione literalnie. Literalnie, dosłownie. My wam zrobimy to, to będzie tak, to będzie tak. Przecież to jest oficjalnie wszystko mówione, dlatego my doszukujemy się jakiegoś drugiego dna, tworzymy teorię spiskowa, jak, a co. To jest wszędzie mówione, to jest w obrazach pokazywane, to wszystko mamy na oczach. Mhm.
Do tego stopnia, słuchaj, że ja zauważyłam, że czasami, znaczy nie czasami, często, jak rozmawiam z ludźmi, oni coś tam mi mówią, na przykład, nie wiem, że a ci są tacy, a tu ci nie powinni tego, a tam ci nie powinni tak. Oni mówią o sobie. O sobie. Jak potem poznaję taką osobę bliżej, no to opowiedziałam mi o sobie, po prostu. Co więcej, ludzie wtedy znajdują narzędzia do usunięcia tego problemu poprzez walkę, tak? No to teraz tak. Idziemy walczyć z systemem, albo z ludźmi, albo z jakąś tam prawdą. I nie szukają prawdy w sobie. Jak tak. Odnaleźć prawdę w sobie? To też będzie pewnie proste, ale muszę to pytanie zadać. Tak, to jest proste. Zobaczyć, jaka jest różnica między mną a zewnętrzem. Oddzielić to. Słuchaj, ten imperatyw do działania, który mamy, że ja ciągle muszę coś robić, ciągle muszę gdzieś pędzić, ciągle na czas, ciągle nie potrafimy popatrzeć na to z perspektywy takiej, że nikt nam niczego nie narzuca, my sami sobie wszystko narzuciliśmy. I teraz ja nie mówię, żeby wszystko zostawiać nagle i iść do jaskini i tam zacząć medytować, bo nie. Natomiast no, popatrzeć na to, no, co ja sobie sama ze swoim życiem zrobiłam i czy mnie się to życie podoba, czy mnie się ja taka, jaka jestem, podobam, czy ta wartość, którą mam, to jest swoja, to jest faktycznie moją wartością, to czy ja mam szacunek dla siebie, to czy, bo ja już wiesz, czy ja siebie akceptuję, bo dla mnie, ja bym zamieniła słowo miłość tutejsze na akceptację. Okay. Że jest to pełna akceptacja. Czy ja jestem w zgodzie ze sobą, czy ja żyję swoją prawdą. To jest to samo rozpoznanie, wiesz, to jest właśnie to, co w pierwszej kolejności trzeba zrobić, zanim się oceni zewnętrzne. Mm-hmm. I teraz powiem ci tak, że zagwarantuję wszystkim, którzy to zrobią, którzy odpowiedzą sobie na te pytania, i którzy zobaczą, że tak naprawdę wszystko jest ich wyświetleniem, ich obraz rzeczywistości jest ich emanacją, to jest tym ja. To jest obraz mnie, co ja mam w środku, z czego ja się tego mojego potencjału. To tak jakbym, wiesz, w środku jest klisza, a tu masz ekran na zewnątrz, żeby ci łatwiej było, żebyś nie musiał tej kliszy przed oczami przesuwać, no to masz wyświetlenie na zewnątrz i to jest ta rzeczywistość. Mhm. Mogę zagwarantować, że każdy, kto przez ten proces przejdzie w większej części jakiejś tam, no bo wiadomo, że no ja nie wiem, nie, ja nie doszłam do końca tego procesu, ja nie wiem nawet, w którym punkcie jestem, natomiast to, no, jakieś tam zrozumienie już do mnie przyszło, że przestanie się interesować całkowicie tym, co się dzieje na świecie. W sumie to bardzo optymistyczny akcent na koniec naszego spotkania, naprawdę, bo tak naprawdę to jest proste. Bardzo proste. Bardzo proste, tylko trzeba po prostu ten narkotyk, jakim jest zewnętrzne, ten ruch, bo to jest narkotyk dla nas. Te wszystkie opinie, oceny, oprogramowania i tak dalej. Odsunąć od siebie tą osobę. Odsunąć. Czyli dajmy sobie odwyk. Tak, tak. Dajmy sobie odwyk. Tak, dajmy sobie odwyk. Ja to tak brzydko nazywam, niektórzy twierdzą, że brzydko, że należy się odczłowieczyć, ale to jest odczłowieczyć się w tym sensie tych emocji, tych programów, tej tożsamości, tego wszystkiego, co jest dla nas tą zbroją, która nas więzi w tym wszystkim. Tak, my nosimy tak ogromny bagaż tego, co nie jest nasze. Ogromny. To jest przeogromne. Ja nie dziwię się ludziom, że są załamani. Bo załamani są wtedy, kiedy mają na sobie bagaż, którego nie mogą unieść. Tak. No. Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. Liliana, powiedz mi, gdzie ciebie można spotkać? Bo ty masz, ja wiem, że ty robisz różnego rodzaju sesje, seminaria. Czy ty się gdzieś, nie wiem, masz swoją stronę, reklamujesz się gdzieś? Tak, tak, jest moja strona www.projektowanierzeczywistości bez oczywiście polskich znaków.com. To jest, tam są wszelkie informacje. No jest w tej chwili 13 do 15 września, jest konferencja dla ludzi, którzy pragną poznania. Ty ją organizujesz? Organizujemy to, no, jest na stronie cała informacja, będzie Jacek Socha i John Veto i Witek Tylkowski i Polki Niewidź, Bartek Socha i mam nadzieję Danusia Rutkowska-Adamska. O, jeszcze. Także same jest tuzy. Naprawdę,
Tak, jest naprawdę doskonała ekipa i naprawdę wspaniałych ludzi i chcemy się po prostu spotkać z tymi, którzy... A gdzie to robicie? Gdzie to robicie? Więc robimy to w okolicach Bielska Białej, w Kozach. Koło Bielska Białej jest 3-dniowa konferencja. Tak. To już jest chyba... to są góry już, tak? To są już góry. To są góry, oczywiście. To są góry, Kozy, okej. Okay. A powiem, że jest najśmieszniejsze. Okazało się, że w niedzielę, w trzeci dzień, kiedy mamy tą konferencję, są dożynki w ogóle w Kozach. Tak? No i dyrektor Domu Kultury, który wynajmuje nam salę, powiedział, no to wydaje mi się, że imprezy się trochę pomieszają. Ale wiesz, w sumie nic złego w tym. Kozy są bardzo fajnym miastem. Słuchaj, wiesz, że mamy tutaj imprezę, która się nazywa Koza Nostra? A co ty? Naprawdę? No. Także fajne miejsce, piękny kamieniołom, słuchaj, dookoła są wspaniałe tereny. Jest szlak papieski, jest ten krzyż papieski, wiesz. To teraz kojarzę. Teraz kojarzę, tak. Okej. Okay. Słuchaj, to wiesz co, to na Chrobacie to będzie tam. Niech to będzie informacja dla tych, którzy nas oglądają, że jeśli by chcieli, macie jeszcze wolne miejsca? Tak, jeszcze są, wiesz, sala jest bardzo duża, bo tam jest 300 miejsc, wiesz, to. Okay. A to jest pierwsza edycja imprezy, więc na razie dajemy się poznać, powiedzmy w ten sposób, że... Moja przyjaciółka z Teksasu leci do Polski i właśnie pytała mnie o to, czy są jakieś festiwale albo imprezy, bo ona koniecznie chciałaby wziąć udział. Będzie w Warszawie, ale co to tam z Warszawy? No z Warszawy to jest kawałeczek. Pendolino i jesteś w Katowicach. Tak, dokładnie. Słuchaj, mamy wykładowców, którzy przyjadą ze Szczecina, z Anglii Bartek Socha przyleci, wiesz. No to wiesz, dla nas nie jest to problemem, wiesz, gdzieś tam, wiesz, przylecieć, przyjechać. Po prostu to jest ten imperatyw tego, żeby spotkać ludzi takich jak my. Wiesz, bo my nie znamy tych naszych, wiesz, widzów, słuchaczy i tak dalej, a wiemy, że jest tam bardzo wielu ludzi, którzy myślą w bardzo podobny sposób, wiesz. I tak, wartościowych, ciekawych. Żebyśmy mogli z nimi porozmawiać, wiesz, to będzie wzajemna inspiracja, wydaje mi się, że to będzie niesamowity event, wiesz, bo to, nie, wiesz, już nie będą gongi, serduszka, wiesz, i jakieś tam inne takie, wiesz, jednorożce, natomiast to będzie konkret, będziemy się starali, wiesz, to jest chronologicznie ułożone od praw hermetycznych poprzez gnostyków i wiesz, ich konstrukcję rzeczywistości, czym to jest, poprzez, wiesz, fizykę kwantową, samopoznanie, postaraliśmy się to tak ułożyć, żeby na tą pierwszą edycję te wszystkie podstawy zawrzeć, no a poza tym, wiesz, no chcielibyśmy, wiesz, ciągle ktoś mówi, że no nie ma z kim rozmawiać, wiesz, że ma wśród... Bardzo często, tak. Ja się też z tym spotykam. Chcemy, żeby mieli przynajmniej, poznali się, wymienili się telefonami, jeżeli ktoś komuś zapadnie, wiesz, w serce, to żeby mieli potem z kim rozmawiać, wiesz, no. I my tak pięknie, samo. To czekaj, to jeszcze raz powtórzmy, którego to będzie? 15, 17? 13 do 15 września. 13 do 15 września w Kozach, koło Bielska Białej. Tak. I strona internetowa... I będzie pod spodem, strona internetowa, tak. Link do strony. Czy pozwolisz sobie też podać kontakt do ciebie, jakiś mail czy coś takiego? Tak, możemy podać? Mail na stronie też jest mail. To praktycznie wszystko. No i kanał, no, kanał. YouTube, tak, i podamy kanał, tak. Tak, dobrze. Tak, podamy kanał. Są jeszcze swoje webinary, które myślę, że są takim czymś, co jest takim czymś, co chcę po sobie zostawić oprócz książek, wiesz, bo... Dobrze, to powiedzmy jeszcze o tym. Webinary robisz w jakimś systematycznych okresach? Wiesz co, tak, staram się raz na miesiąc, bo to jest nowa sprawa, staram się, bo to trzeci webinar w tej chwili wyszedł. No, pierwszy był tożsamość i ego, drugi emocje i myśli. To jest tak, wiesz, tematycznie. Zaczynamy od tej skorupy, od tego zewnętrza, od tej tożsamości, od tej osoby, zrozumienie, czym to jest, zadanie pytań, bo to jest, wiesz, tam w formie prezentacji, zadanie pytań. To jest taki webinar, wymyśliłam taki cykl webinarów, w których staram się zmienić postrzeganie, właśnie zmienić ten wektor, żeby z tego zewnętrza odwrócić ten wektor na siebie, tak, ci, którzy chcą to zrobić, tą przemianę swoją, żeby mieli narzędzie do tego jakieś, które ich zainspiruje do takiego właśnie, do tej zmiany, do tego przejścia, do tej zmiany tego wektora, rozumiem. Wiesz?
No. Czuję, że robisz to jak obieranie cebuli. Najpierw Tak, jedna warstwa, druga, tak. trzecia. I teraz już wiesz, te pierwsze dwa dotyczyły właśnie zewnętrza, ale to jest specjalnie taka formuła, bo idziemy z zewnątrz do wewnątrz, wiesz? Na ten ostatni braki i lęki, bo to wydaje mi się, bo zastanawiałam się, czy związki i relacje, czy braki i lęki, ale wydaje mi się, że te braki i lęki są bardziej problematyczne tutaj u nas. Bardziej się z nimi borykamy. I one są szersze pojęciowo, prawda? Tak, tak. Więc ostatni jest braki i lęki i tutaj już wchodzimy do środka. Tu już zaczynamy pracę ze własnym wnętrzem. I to też na taki webinar można się zapisać na stronie, tak? To znaczy, wiesz, to są webinary, które już są umieszczone na stronie i no i tyle. I są i można je tam... Są dostępne. No a dobra, a teraz twoje książki jeszcze, bo o tym nigdy nie rozmawialiśmy. Piszesz książki, gdzie można je nabyć? No również na stronie internetowej i na Amazonie. I na Amazonie. Na Amazonie, tak. Amazon, jak chyba pod każdym filmem u mnie jest taka informacja, linki do książek na Amazonie, które wydałam. I na stronie również jest, bo są i w formie e-booków, i też na stronie, w sklepie na stronie są wrzucone w postaci... Kupowanej. Znaczy tylko linki do Amazona. Linki są do Amazona, linki. Dlatego że to ja z mojej strony mogę tylko podać link, bo nie mam jak przekierować. Dobrze. To wiesz, może podamy też pod tą audycją wszystkie te linki, żeby ludzie wiedzieli, gdzie się można znaleźć i co można z tym zrobić. Niech sobie sami wybiorą to, co oczywiście, że tak. Bo niektórzy wolą takie, niektóre takie. Wiesz, próbowałam nagrać audiobook, ale nie mam czasu. Nie mam czasu. Teraz piszę kolejną książkę, bo pierwsza to są podstawy, druga jest rozszerzenie tego o materię i pewne pytania o nas samych, a teraz jest trzecia, która ma podtytuł Poza materią. I tak, tak siedzę nad tym w tej chwili i powiem ci, no mam nadzieję na wrzesień to skończyć, ale nie wiem, czy mi się uda. Świetnie. Słuchaj, ja ci bardzo dziękuję i na koniec chcę cię przeprosić za faux pas, jakie popełniłem ostatnio, umawiając się z tobą i zapomniałem, nie wpisałem do kalendarzu. Bardzo serdecznie się przepraszam za to. Ale jednocześnie czuję też, że chyba ten termin był przesunięty nie bez powodu. Ktoś tam na górze czuwa, bo dziękuję ci za te słowa, które dzisiaj popłynęły w tej audycji. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że wy też przyjmiecie je do siebie i rozpoczniecie swój własny proces, albo będziecie kontynuować ten, który już dawno rozpoczęliście. Liliana, bardzo ci dziękuję, a jednocześnie zapraszam cię do kolejnych audycji. Jeśli będziesz miała jakiś ciekawy temat, ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. Ja również, naprawdę fenomenalna rozmowa, naprawdę są się tak cudownie rozmawia. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję. Trzymaj się i do następnego razu. Pa. Do następnego razu.